Witajcie, witajcie bardzo serdecznie. Witam Was w kolejnym raporcie wojennym Wojna na Ukrainie. Dzisiaj to, co wydarzyło się pomiędzy 22 października a 24 października. I nim przejdziemy do raportu, bardzo Wam dziękuję za wsparcie, za komentarze, lajki, za subskrypcje za wsparcie finansowe, którego udzielacie i na YouTubie, i na Patronajcie. Bardzo Wam za to dziękuję. I zapraszam Was. Oczywiście do następnych materiałów, jakie już są przygotowywane. Mam nadzieję, że podobała wam się animacja ofensywy rosyjskiej pod Hauchen, nad Hauchengołem. Jest to, tak jak ktoś zauważył, zapowiedź czegoś większego, więc mam nadzieję, że wam się spodoba. Już teraz was zapraszam oczywiście na to, co się wkrótce poka pokaże na kanale. Natomiast my przejdźmy na mapę Ukrainy. Jesteśmy na mapie Ukrainy i dzisiaj zgodnie z tytułem yy, będą dwie informacje, bo mamy jedną informację, która została już potwierdzona. Chodzi tutaj o dostawy amunicji z Korei Północnej. Co ciekawe, yy, zostało to wszystko już potwierdzone, też wizualnie na froncie pokazały się yy, pojemniki amunicją kalibru 122 oraz 152 przema pomalowane na kolor niebieski z numeracją odpowiednią, która pasuje tutaj do tego jak składowana i była produkowana amunicja w Korei Północnej. Co ciekawe zostało to też potwierdzone przez wywiad satelitarny oraz osoby, które się tym zajmują wiemy, że po wizycie Sergii Szojgu w lipcu tak, w lipcu był Sergiej Szojgu, przepraszam, we wrześniu Rosję odwiedził Kim Jong-un. Natomiast wiemy, że później Sergiej Ławrow też odwiedził w październiku Koreę Północną i zaowocowało to tym, że w dwóch portach, a dokładnie w północno-koreańskim porcie Rason oraz w rosyjskim Dunaj, co ciekawe, Dunaj to była baza okrętów podwodnych, które i te, w sumie, tutaj została przystosowana, czy pojawiło się tam dość duży ruch w tym porcie Dunaj. Okazało się, że koniec sierpnia, na początku września, te dwa porty zaczęły obsługiwać trzy statki rosyjskie: Angaria, Maria, Lady Air, które zostały tutaj przesłane z w części europejskiej. Wszystkie te trzy statki służą czy wykonują transporty wojskowe. Wykonywały to, te kursy pomiędzy tymi dwoma portami wielokrotnie, przewożąc kontenery. Zdołały się ukryć przed zwiadem satelitarnym, i tutaj potwierdzały się tutaj doniesienia czy nawet informacje z informacji zwiadu satelitarnego, że statki te wielokrotnie kursowały na trasie rason dunaj Wiemy, że przetransportowano kilkaset kontenerów. Te transportery w porcie Dunaj zostały załadowane na odnogę kolei transsyberyjskiej i przy ruchem kolejowym przewiezione. Słuchajcie, no, gdzie? No, okazuje się, że do miejscowości, na obrzeża miejscowości Tichorieck, w kraju Krasnodorskim, gdzie Ostatnich miesiącach, jak piszą tutaj osoby, które się tym zajmowały, no, przeżył gwałtowną rozbudowę ten rejon, właśnie jako skład amunicyjny. Znajduje się on około w linii prostej 200 km od granicy z Ukrainą, i jest tutaj bardzo mocno powiązany z liniami zaopatrzeniowymi dla Donbasów oraz Drogą na, przez Muskerczyński na Krym, a co dalej na Zaboroże. Więc jak widzicie tutaj działa dość, dość sprawnie ta logistyka do tego momentu wiemy, oblicza się, że około 350 tysięcy pocisków zostało przetransportowanych do tej pory z Korei Północnej. Dzisiejsze dane mówią już o tym, że Rosja wyszczeliwuje około 10 tysięcy pocisków dziennie, więc jeżeli by się okazało, że. Będzie to około 350 tysięcy, no to obliczcie sobie sami. Mamy tutaj zaopatrzenie na miesiąc walk, co w no, możliwościach Korei Północnej, bo nikt tak naprawdę nie wie, jakie są możliwości produkcji amunicji. Natomiast wiemy, że składy w Korei są dość duże. Korea sobie tutaj dość mocno przez wszystkie te lata składowała i produkowała amunicję. Do kalibru 152 i 122. Natomiast, no tutaj cały czas mamy ciekawą sytuację, bo mamy już potwierdzenie wizualne mamy potwierdzenie satelitarne tego, że jednak ta amunicja z Korei Północnej dociera na front. Słuchajcie, druga informacja zgodnie z tytułem tym razem już mamy wielkie przegrupowanie armii ukraińskiej. Słuchajcie, to co. Poprzednio mówiłem o odcinku Wełyki Nowosyłki. Okazuje się, że tak naprawdę oprócz dwóch rejonów nawet powiedziałbym jednego rejonu. To dobrze, zostawimy dwa, bo Zaporoże oczywiście odcinek werbowy, chociaż tam też pewne zmiany zaszły oraz Bachmutu, szczególnie na południu od Bachmutu. Na każdym prawie odcinku no, doszło do wymiany jednostek do rotacji. Ciężko powiedzieć, jak teraz to wygląda. Powiem wam szczerze, że przy tak dużej zmianach, przy takich dużych zmianach w przegrupowaniu jednostek na froncie, takim szerokim, naprawdę jest bardzo ciężko naprawdę umiejscowić te jednostki teraz. Bo nie wiem, czy działają tam bataliony, grupy batalionowe, czy działają tam całe brygady, czy to są. Kilka tylko jednostek z danej jednost brygady. Słuchajcie, naprawdę ciężko jest mi zweryfikować pewne rzeczy. Proszę Was o wyrozumiałość. Ja naprawdę przeszukuję cały czas internet i szukam informacji na temat tego, ale do momentu, kiedy te przegrupowania się nie skończą, ja nigdy nie będę miał stuprocentowej pewności do tego, czy jest tam cała jednostka, czy tylko elementy tej jednostki. I tutaj proszę Was o wyrozumiałość do tego, co ma mapach. Natomiast, no, o czym to może świadczyć? No, może to świadczyć o tym, że strona ukraińska przechodzi, jakby do następnego etapu tej wojny. Może to też świadczyć o pewnych ruchach, strukturach armii ukraińskiej. Może to też tutaj dać do zrozumienia o pewnych możliwościach, że strona ukraińska może się do czegoś przygotowywać. Może też. Oczywiście tu mówić, możemy tutaj mówić o częściu do obrony strategicznej, natomiast możemy też mówić o tutaj przygotowaniach do pewnych operacji, o ograniczonych zasięgach. Ciężko rozkminić, ciężko nam odpowiedzieć, bo te informacje mają żołnierze czy dowództwo ukraińskie i to na wyższym szczeblu. Podejrzewam, że nawet na średnim nie są wtajemniczani w pewne rzeczy. Tak jak mówię, ciężko jest. Odnieść do tego, co się dzieje i w jakim celu jest to robione. Prawdopodobnie część jednostek musi odpocząć, czyli musi, że tak powiem, płonąć uzupełnienia, płonąć nowy sprzęt. Natomiast też pewnie tutaj chodzi też o odbudowę pewnych zdolności, choć tak naprawdę ja cały czas uważam, że pewne zdolności operacyjne strona ukraińska nadal ma, tym bardziej w broni pancernej. Słuchajcie, my przejdziemy teraz już na. Odcinek frontu. Jak zwykle od północy do południa i zaczynamy odcinkiem Swatowe Kremienna. Jesteśmy na odcinku północnym. Odcinek Swatowe Kremienna. Tak umownie, mniej więcej, to u mnie jest. Jeżeli chodzi o odcinek północny, mamy tutaj działania z strony rosyjskiej na północnym kierunku. Jak zwykle atakowany rejon Synkiwki oraz. Yy, Miejscowości na północ od Kysliwki No, tutaj pod Orłanką, to tutaj w tym wybrzuszeniu, wiemy też, że strona ukraińska kontratakowała w tym rejonie, odrzucając stronę rosyjską o kilkaset metrów. Konkretnie, czy to z 200-300, to Wam nie powiem. Natomiast wiemy, że doszło nam do niewielkiej zmiany na linii frontu. W ten rejon, tak jak ostatnio wspomniałem, był przeniesiony batalion Donbass, wycofana 44 Brygada już wcześniej, 32. Prawdopodobnie już została wycofana, natomiast pojawiły się też oddziały 57. Brygady. To brygada, która walczyła na kierunku bachmudzkim. Ona częściowo się regenerowała, częściowo była na froncie. Natomiast teraz nie potrafię Wam powiedzieć, czy to jest grupa batalionowa, czy to jest cała brygada. Natomiast pewne oddziały w tym rejonie się pojawiły. Przynajmniej z pewnego źródła mam informację. Jeżeli chodzi o walki, mamy dalsze walki na kierunku Nowojechorivka oraz na Walki w rejonie Makijewki oraz Torskę i na południu Dibrowej w lesie rybiańskim. Tutaj cały czas aktywność obu stron, po jednej i po drugiej stronie. Natomiast jeżeli chodzi o Makijewkę i środkowy odcinek frontu, bez zmian frontu, mamy tutaj walki cały czas na tych kierunkach dość istotnych przejdźmy na odcinek sywierski jeżeli chodzi o odcinek sywierski mamy tutaj tak jak ostatnio mówiłem o strzałach mamy pewne działania w tych rejonach które były ostrzeliwane wcześniej bo mamy działania ofensywne strony rosyjskiej na kierunku Biło chorywki, Spirnego oraz w miejscowości Saki bez efektów dla strony rosyjskiej natomiast pewne działania ofensywne jak powiedziałem, strona, ukrańska, strona rosyjska przepraszam, wykonała na tym odcinku. Przejdźmy na odcinek bachmucki. Jesteśmy na odcinku Bachmudzkim, jeżeli chodzi o odcinek bachmucki, Słuchajcie, z frontu, tak jak powiedziałem, były wycofane przynajmniej kilka jednostek, zostało wycofanych, bo, bo nie ma prawdopodobnie też 127 Brygady Obrony Terytorialnej, która została wycofana. Na ten moment, tak jak mówię, na ten moment nie jestem pewny. Jest tutaj też i batalion samodzielny, chyba 12, jak się nie mylę. Mogę się mylić. Natomiast mamy tutaj 30. Brygadę, 56. Niecałą oraz 77. Na ten odcinek frontu poniżej, naprzeciwko Bachmutu w rejonie chromowego, weszła do akcji 42. Brygada Zmechanizowana. Ona tutaj zluzowała 241. Brygadę Obrony Terytorialnej, która została wycofana w rejon. Pasiwiru, i tutaj odpoczywa i regeneruje się, prawdopodobnie będzie przeniesiona jeszcze głębiej. Jeżeli chodzi o południowy odcinek frontu, mamy dalsze działania ofensywne strony ukraińskiej, kontrataki strony rosyjskiej, które zostały odparte przez stronę ukraińską. Mamy już to, co powiedziałem ostatnio o przekroczeniu o umocnieniu się wzdłuż nasypu kolejowego to dzisiaj mamy już potwierdzenie, że strona ukraińska. Znajduje się około kilometra, około to jest o 700 do, do 1000 metrów, tak jest podawane w kilku źródłach na wschód od Andriiwki, na wąskim odcinku, w kierunku przesuwają się w kierunku Andriiwki, Wiemy też o pewnych działaniach ukraińskich, które kierują się na opytne. Natomiast zacięte walki w rejonie Zenopila, Miwka, Ozaraniwka, tutaj cały czas. Ten płaskowy już znajduje się pod mocnym ostrzałem strony ukraińskiej. Nie ma tutaj istotnych zmian na linii frontu. Strona ukraińska atakuje, strona rosyjska broni się na tym odcinku frontu. Przejdźmy na odcinek gorłówki. Jesteśmy na odcinku gorłówki, jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, tak jak wspomniałem, na północnym odcinku mamy walki w broniu Azaraniwki. Jeżeli chodzi o pozostały odcinek frontu, ostrzał artyleryjski słaby oraz działania rozpoznawcze strony obu stron, tak naprawdę. Mamy dalsze działania rozpoznawcze oraz słabe ataki w kierunku nowe przez stronę rosyjską prowadzone, natomiast bez efektów. Przejdźmy na linię Ato. Jesteśmy na linii Ato. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj dalsze ataki strony rosyjskiej. Te ataki od strony północnej, jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, no, koncentrują się w kierunku stepowego Berdyci oraz nasypu czy hałdy. Okazuje się, że hauda prawdopodobnie jest w rękach niczyich. Natomiast e, przeczytałem fajny artykuł. Jest to hałda, e, że tak powiem, która no, sama sobie jest pułapką. To jest hałda żużlu i tak naprawdę każdy wybuch e, tutaj może być problemem dla żołnierzy, którzy oddychają w tych pyłem, e, tak naprawdę szkłem, koksowni. E, natomiast wiemy, że walki w tym rejonie są bardzo ciężkie. Strona rosyjska się nie poddaje. Ona tutaj atakuje, chociaż nie jest już to, takie, to nie są tak intensywne ataki jak do tej pory. Natomiast walki trwają. Strona ukraińska przeniosła w ten rejon grupę batalionową, bo nie wydaje mi się, żeby to była cała brygada, ale mogę się mylić oczywiście. Bryga grupę batalionową z 47 Brygady, czyli wycofanie tej jednostki, prawdopodobnie wycofanie tej jednostki, albo jest to grupa batalionowa, która była głębiej na tyłach ona przechodziła pewien proces reorganizacji i pewnie uzupełnienia została w trybie mogła być w trybie awaryjnym przenoszona lub znajdowała się, bo niektóre źródła mi tutaj sugerują, że ta jednostka była już od jakiegoś czasu w tym na odcinku po prostu ATO w gotowości do wsparcia obrony sugerowałoby to, że strona rosyjska została wciągnięta w pewną Rozgrywkę tutaj na tym odcinku frontu, gdzie strona rosyjska atakuje naprawdę świetnie umocniony rejon, który no, sam w sobie jest więcej warty niż podejrzewa Mariupol z Siewierodonieckiem ze względu na to, że został bardzo mocno umocniony, ale walki trwają, szczególnie tutaj na północnym odcinku. Te ataki od strony południowej w kierunku Tonenkę oraz Siewiernym bez sukcesów dla strony rosyjskiej nie są w ogóle w stanie tutaj od południa przesunąć się na północ. Ciężkie walki, sukcesów brak. Co niektórzy mówią, że to jest 7 km, myślę, że to nie jest 7 km. Tym bardziej, że teren tutaj jest troszeczkę pagórkowaty, teren jest zalesiany częściowo. No i bardzo mocno umocniony. Pani to powiedziałem, ale jest bardzo dobrze umocniony ten rejon. Składa się z wielu linii, z systemów podziemnych, które tutaj funkcjonują. Strona ukraińska umacniała ten rejon od 2014 roku i sami Rosjanie piszą, że naprawdę nawet drony, które są wysyłane w celu penetracji tego rejonu, nie ma na powierzchni nic, chociaż oni mają świadomość, Rosjanie oczywiście, że obrona ukraińska tam jest. Jest tak świetnie to wszystko. Zamaskowane i zrobione w tym rejonie. Natomiast, tak, jak powiedziałem, też i Awdiwka była, była atakowana, rejon pierwomańskie, Jeżeli chodzi o pozostały odcinek frontu na linii ATO, linii obrony, linii działań antyterrorystycznych, bo tak kiedyś się ona nazywała, działania w rejonie Marinki oraz nowo Michałówki, Prowadzone przez stronę rosyjską. Ostrzał artylerii ukraińskiej, bardzo mocny właśnie w rejonie południowego zgrupowania oraz północnego zgrupowania. Mamy tutaj przynajmniej dwa batalie, dwa dywizjony z 406 Brygady oraz dodatkowe jednostki artylerii. Walki, tak jak powiedziałem, trwają. Przejdźmy na Zaporororze. Jesteśmy na odcinku Zaporowskim. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy informacje o wybuchach w Berediańsku. Atakowany czy bombardowany był rejon Tokmaku, rejon Połochy ostrzeliwany, rejon Wełyki oraz tutaj odcinka Kopani, werbowe oraz strona rosyjska ostrzeliwa rejon prądu w Orichowa oraz Wełyki Nowosiłki. Przejdźmy na rejon Wełyki, jesteśmy na odcinku Wełyki, nic się tutaj nie zmieniło, Wiemy, że prawdopodobnie w odwodzie w tym rejonie też jest 31. Zastanawiam się, czy 31 Brygada nie zamieniła tych dwóch brygad, które tutaj są: 38, 37. Natomiast nie mam pewności, na razie nie zmieniłem. Też nie mam pewności, do, tak jak ostatnio wspominałem, do 38, 37. Natomiast wiemy, że reszta jednostek jest na tym odcinku frontu, walczy. A takie rosyjskie. Czy działania ofensywne strony rosyjskiej w rejonie Nowomajorskie, Nowodoneckie, w kierunku Staromajorskie, Urałżajne oraz w rejonie Pryjutnego ostrzeliwane przez to artylerię ukraińską rejon Staromuniwki, a dokładnie drogi pomiędzy Zawitny Barzania Staromuniwka oraz na południe od Staromuniwki. W tym momencie, tak jak powiedziałem już ostatnio, bardziej aktywna jest tutaj strona rosyjska, która prowadzi działania ofensywne. Przejdźmy na odcinek kopani robotyny werbowe, jesteśmy na odcinku kopani nowoprokopiwka, czy robotyny werbowe. Mamy tutaj działania obu stron. Mamy też odejście z tego odcinka prawdopodobnie 47. Brygady, która częściowo jej grupa batalionowa lub coś więcej znalazło się już na odcinku linii Ato. Wiemy natomiast, że tutaj walki się nie zmieniają. Walki cały czas są prowadzone przez jedną i drugą stronę. Strona ukraińska atakowała na południe, 71 Brygada Jegrów atakowała na kierunku południowym. Wiemy, że dalej atakowany kierunek Kopani oraz na północ od Werbowego strona rosyjska, przepraszam, ukraińska atakowała, strona rosyjska odpowiedziała kontratakami z rejonu Werbowego oraz pomiędzy Werbowe a Nowopokopiwka ze wzgórz i w rejonie samej Nowopokopiwki te kontrataki Strony rosyjskiej miały miejsce. Przejdźmy na odcinek hersoński. Jesteśmy na odcinku hersońskim. Jeżeli chodzi o ten rejon, mamy informację o tym, że jednostki specjalne ukraińskie nadal są w rejonie Krymki oraz prowadzą ostrzał, a dokładnie artyleria ukraińska prowadzi ostrzał rejon Nowej Kachówki, właśnie Kozaczy Lahery oraz rejon Ołeszek. Ostrzeliwane też i Północny brzeg Dniepru, przez stronę rosyjską, tym razem także tutaj mamy działania grup, że tak powiem, specjalnych, rozpoznawczych strony ukraińskiej, która tutaj cały czas penetruje, sprawdza teren. Natomiast brak jakichś większych działań na ten moment na tym odcinku frontu. Słuchajcie, jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu, komentowaniu. Bardzo Wam za to będę wdzięczny. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.